panel dotyczący kształtowania przestrzeni był niezwykle interesujący. W pierwszej kolejności rozmawialiśmy na temat aktów prawnych, które mają być wprowadzone w życie, w szczególności kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz tak zwanej ustawy inwestycyjnej, która jest w tej chwili procedowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Paneliści zwrócili uwagę na fakt, że przepisy są dosyć mocno skomplikowane, ale z drugiej strony wszyscy widzą potrzebę ich wprowadzenia i to nie ulega żadnej wątpliwości. Chociaż wywiązała się między panelistami dyskusja na temat tego, czy na podstawie obecnych aktów prawnych nie można tworzyć dobrej polityki przestrzennej, nie można jej w sposób doskonały realizować. I okazuje się, że można, aczkolwiek nie jest to takie łatwe, jak każdemu mogłoby się wydawać. Kongres jest takim miejscem, gdzie możemy wymienić się doświadczeniami, zarówno z perspektywy dużych miast, jak i tych mniejszych. Możemy porozmawiać na temat problemów, które nam się nasuwają przy dużej zmianie ostatnio zaproponowanych przez Ministerstwo Zmian Ustawowych. Widzimy zagrożenia, widzimy różnego rodzaju też i dobre strony. Rozmawiamy o tym, jak można zmienić miasto, jak dalej utrzymywać czy rozwój miasta na podstawie obowiązujących przepisów. Czy potrzebujemy kolejnych nowych narzędzi, czy poprawiają, czy najpierw powodują chaos i wprowadzają kolejnymi zmianami specustawy. To jest pytanie, które rodziło się w tych wszystkich panelach, które odbyły się w trakcie kongresu.